Patrząc na Opole przez pryzmat miasta wojewódzkiego, tych obszarów, w których moglibyśmy mówić o różnorodności, jest bardzo dużo. Na tym takim obszarze związanym z pomocą, wsparciem, funkcjonowaniem, potrzebami osób z niepełnosprawnościami. To jest oczywiście temat, nad którym należy się cały czas pochylać, z tego tytułu, że co rusz wychodzą raz, że nowe przepisy. Dwa, że oczywiście my jakby też dostrzegamy coraz więcej potrzeb, zmienia się w ogóle Opole. I mówiąc chociażby o dostępności szeroko rozumianej, na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że należy w tym obszarze sporo podziałać. Jak opowiadam o swoich doświadczeniach spektrum autyzmu, to staram się zawsze zaznaczyć każdy etap w moim życiu, czyli od urodzenia aż po etap edukacji, czy studia, czy dorosłość. I zawsze mówię o problemach, z jakimi się zmagałem i się zmagam, ale też staram się też w swoich prezentacjach powiedzieć też o zaletach właśnie spektrum autyzmu, co mnie też czyni zawsze takim pewniejszym siebie, co mi pozwala funkcjonować, tak jak na przykład moje hobby, jak podróżowanie na przykład komunikacją miejską po miastach, czy pociągami po kraju. No, mówię zawsze, że o problemach, ale też o zaletach. Ważną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, no jest zdecydowanie diagnoza, bo im szybciej będzie diagnoza, czy to dziecka, czy osoby młodej spektrum autyzmu, tym łatwiej będzie można dostosować metody do pracy z takimi dziećmi czy osobami młodymi. No i też przede wszystkim ważne jest przede wszystkim zrozumienie i ważne jest też przede wszystkim umiejętność czytania właśnie dziecka ze spektrum autyzmu. I też trzeba zawsze umieć, nie wywalać autyzm z dziecka, tak jak to niestety wiele osób to robi, tylko po prostu nauczyć się to dziecko z tym żyć po prostu. Znaleźć taką wspólną drogę. Tak, właśnie znaleźć taką wspólną drogę, bo ja też zawsze, tak jak w prezentacjach zawsze mówię, że autyzmu się nie leczy, nie naprawia, a dostosowuje się specjalne metody do pracy. A na pewno takie traumatyczne próbowanie na siłę wyleczenie kogoś z autyzmu czy coś metodami nigdy do niczego nie doprowadzi, a wręcz jeszcze to dziecko w spektrum będzie mieć jeszcze większe traumy niż miało wcześniej nawet. Ja po prostu staram się, opowiadając o swoich doświadczeniach, dojść do po prostu jak największej grupy odbiorców, czy to właśnie wśród uczniów, czy to właśnie wśród nauczycieli, żeby oni właśnie zobaczyli inną perspektywę, nie takiego typowego specjalisty, co skończył psychologię, pedagogikę i inne, ale właśnie osoby, która właśnie ma nie tylko to doświadczenie w pracy, ale też sama życiowo to przeszła, więc dlatego no, to jest taka moja inna przewaga. W mojej placówce uczniów ze spektrum autyzmu mamy 46 w szkole, więc to jest spora liczba i patrząc na przestrzeni ostatnich 5 lat, no to ta liczba co najmniej 3-krotnie wzrosła, więc widzimy potrzebę włączania uczniów z autyzmem do klas i ogólnodostępnych i integracyjnych, bo jeżeli chodzi o integrację, to niekoniecznie w tej chwili już ci uczniowie są kwalifikowani do klas integracyjnej, ale podczas całej edukacji są również diagnozowani i uczestniczą do klas ogólnodostępnych. Więc to nie jest tylko przyczyna taka, żeby uczniów ze spektrum kwalifikować do klasy z oddziałami integracyjnymi, ale również taką potrzebę mamy w klasach ogólnodostępnych. To niezwykle ważne, by te osoby czuły się, jak my byśmy powiedzieli, zupełnie normalnie, naturalnie. Oczywiście i takie warunki chcemy stwarzać tym uczniom w naszej szkole. Mamy salę doświadczenia świata, mamy salę wyciszeń, prowadzimy rewalidacje, prowadzimy terapię takich uczniów i chcemy rzeczywiście włączać ich do tej społeczności uczniowskiej, tak aby się jak najlepiej czuli. I chcemy stworzyć im takie warunki, które pozwolą im na takie normalne funkcjonowanie w szkole. Jak ja chodziłem przynajmniej do szkoły podstawowej, czy no dawniej gimnazjum, liceum, to nie były za bardzo te zmiany widoczne i często osoby ze spektrum autyzmu
były spychane na bok, wręcz izolowane. Teraz znacznie świadomość się poprawiła, chociaż ja mówię, do tego jeszcze potrzeba bardzo, bardzo jeszcze wiele czasu. Zaczęliśmy o tym mówić, ale też nie możemy zapominać, bo teraz wiadomo, temat spektrum autyzmu jest na modzie, wiemy, nawet niektóre programy telewizyjne powstają czy coś, ale później już telewizja znajdzie sobie inny temat do liderowania. A może być tak, że nagle ludzie o spektrum autyzmu zapomną, a my nie możemy o tym zapominać, musimy dalej to uświadamiać, bo to przed nami długi proces, który potrwa co najmniej kilkadziesiąt lat lub i nawet więcej. Liczne programy, które są realizowane w Opolu, właśnie programy wsparcia dla dzieci i młodzieży, to wsparcie jakby psychiczne dzieci realizowane w obszarze oświaty. Tutaj też się zaczyna dużo dziać w zdrowiu, w pomocy społecznej. Takie programy profilaktyczne w obszarze zdrowia, które też mogą jakby skutkować później pewnymi problemami psychicznymi, czyli wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku, to wszystko jest ze sobą powiązane. Także staramy się działać prężnie, bacznie obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość. No i będziemy stać jakby tutaj w tej takiej pozycji, wychodząc naprzeciw po prostu potrzebom tych osób.